Dobry wieczór, drodzy Państwo. Witam Was bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Tak sobie popatrzyłem dzisiaj na ten program i stwierdziłem, że jest to już szóste z rzędu spotkanie, co oznacza, że jesteśmy na półmetku. I aż mi smutno, bo chętnie bym kontynuował jeszcze i kontynuował. I wierzcie mi Państwo, że księga, do której stale staramy się sięgać, ta księga jest źródłem takiej wiadomości, takiej wiedzy, że można poświęcić jej całe życie i wciąż się z niej uczyć. Przynajmniej ja tak zauważyłem, że mimo że korzystam z niej już przez tyle lat, jako pastor funkcjonuję już 49 rok, ale wciąż się uczę. I wciąż zdobywamy jakąś nową wiedzę. Coś niesamowitego. Jak Pan Bóg to wyczarował, że tak brzydkiego słowa użyję, że księga, która jest tak stara, księga, która powstawała na przestrzeni 1600 lat, księga, która pisana była na szerokim terytorium, począwszy od północnej Macedonii, po Półwysep Synajski, daleko na wschodzie, gdzieś w dzisiejszym Iranie i daleko na zachodzie w Rzymie, wciąż trafia do nas dzisiaj i przemawia w sposób niesamowity. Kiedyś popatrzyłem sobie na statystyki i powiem Państwu, że statystyki mówią, iż bardzo znana seria książek, które mówią o Harrym Potterze, została wydana na świecie już w ponad 400 milionach egzemplarzy. Powiedziałem sobie, ogromnie wiele. Nawet pani Rowling, która napisała słynną serię Władca Pierścieni, wydała to w ponad 200 milionach egzemplarzy. O, powiem Państwu jeszcze coś więcej. Maleńka książeczka Mao Tse-tunga wydana została w 800 milionach egzemplarzy. Ale wiecie Państwo, w jakich ilości Biblia? Już w tej chwili wydana jest w ponad 4 miliardach egzemplarzy. I mogę Wam powiedzieć, że przetłumaczona na ponad 200 języków i narzeczy. Nie tak dawno, będąc w południowej Australii, w Adelaidzie, poznałem człowieka, który jest tłumaczem Pisma Świętego. Zapytałem, na jakie języki tłumaczy. Powiedział aborygeńskie. Ten starszy pan nagle wzruszył się tak bardzo, że łzy ciekły mu z oczu i powiedział: pastorze, ci ludzie potrzebują Słowa Bożego. Niesamowite. Nie zdawałem sobie nawet sprawy, że istnieje ponad 40 różnych aborygańskich języków i na te wszystkie narzecza staramy się tłumaczyć Pismo Święte. A dzisiaj, drodzy Państwo, mamy mówić, jak wiecie oczywiście dobrze, na temat oczekiwania z uprzejmością. Był rok 1972. Jeden ze znajomych i mój nauczyciel języka angielskiego wysłał mnie do Anglii. Spędzałem tam kilka tygodni i wędrując po różnych miejscowościach i w różnych miejscach, ucząc się języka i poznając kulturę angielską, ale przede wszystkim poznając przemiłych Anglików. Nigdy nie zapomnę, jak znalazłem się w miejscowości Basildon. Było to w pobliżu Londynu, gdzie starsi państwo Smithowie, typowe nazwisko, tak jak nasi Kowalscy, Smithowie zaprosili mnie, byłem ich gościem. Obserwowałem ich z uwagą. Zawsze, kiedy wychodzili ze mną, także żeby coś pokazać, szli obok siebie, trzymając się za rękę. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że państwo Smithowie mieli znacznie więcej niż 70 lat, a nie trzymali się dlatego, żeby się podtrzymywać, by drugi nie upadł. Po prostu byli zakochani i zapatrzeni w siebie. Piękne, nieprawdaż? Wtedy zabrali mnie do Londynu. W Londynie znalazłem się po to, aby udać się do Muzeum Brytyjskiego, gdzie właśnie była wystawa skarbów z grobowca Tutankhamona. Jako że jestem także historykiem zawodu, w związku z tym bardzo mnie to interesowało i zdecydowałem się koniecznie pójść na tą wystawę. Ale była kolejka kilkukilometrowa. Wszyscy więc Anglicy przyszli z małymi turystycznymi krzesełkami, siedzieli na krzesełkach, a ja nie miałem krzesełka turystycznego. W związku z tym, żeby się oderwać od stania sztywno w kolejce, zdecydowałem się na mały spacer. Była typowa angielska pogoda. Troszkę mokro, troszkę chłodno, a ja szedłem tam ulicą dzielnicy Soho, bo właśnie tam w pobliżu znajduje się Muzeum Brytyjskie i przechodząc wzdłuż ulicy zauważyłem, że jestem sam, tylko z naprzeciwka zbliża się jakiś pan.
typowy Anglik. Łatwo było rozpoznać. Długi, długi płaszcz, czarny, ubrany z czarny także na głowie, z czarnym cylindrem, wędrował nachylony, zgarbiony lekko i kiedy zbliżyliśmy się do siebie, uśmiechnął się promiennie do mnie i powiedział do mnie: ależ piękną mamy dzisiaj pogodę, prawda? Nie wiedziałem, jak to rozumieć. Piękna pogoda. Uprzejmość Anglików jest właśnie taka. To wypływa z ich natury, chociaż nie zawsze odpowiada temu, co mówią. Dla mnie to nie była żadna rozkoszna i piękna pogoda. Deszcz, chłodno, mokro i zimno. A jednak można było się zdobyć na uśmiech. Czym jest uprzejmość? Na czym ona polega? Czy pamiętacie dobrze nasz przewodni tekst wszystkich wykładów? Popatrzcie na niego. Tekst mówi bardzo wyraźnie. Owocem zaś ducha jest, przypominam, nie są, jest miłość, radość, pokój, cierpliwość i dzisiaj uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. O tym jeszcze będziemy mówili i przeciwko takim nie ma prawa. Żadne prawo przeciwko temu nie występuje, nie zagraża. No to czym jest w końcu ta uprzejmość? Już wczoraj powiedziałem Państwu, że napotkałem na pewne problemy z tą uprzejmością. Dlatego, że pomyślałem sobie, za mało mam słów, oprócz tego tekstu, który zacytowałem w Biblii, które by mówiły na temat uprzejmości. Czym ona jest? Na czym ona polega? Oczywiście pierwsze kroki, żyjemy w XXIII wieku, więc nie dziwcie się. Pierwsze kroki to otwieramy komputer, wpisujemy słowo uprzejmość i szukamy definicji. I znalazłem. Proszę popatrzeć. Uprzejmość to cecha osoby zachowującej się w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania i chętnej do pomocy innym. Ładna definicja. Tutaj nie miałem żadnych uwag. Bardzo mi się to spodobało i pomyślałem sobie, no faktycznie to jest uprzejmość. Zachowujemy sposób zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania. A zatem staramy się zmieścić gdzieś w tych pewnych ramach przyjętych przez ludzi, przez społeczeństwo, aby nazwali nas grzecznymi i uprzejmymi. Tak a propos, w roku 1788, nie tak daleko stąd, bo w Gdańsku przyszedł na świat jeden wielki filozof niemiecki, Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer zasłynął przede wszystkim ze swojej wielkiej filozoficznej książki Świat jako wola i przedstawienie. Przedstawienie w sensie performance, w sensie widowisko. Ciekawy tytuł. Wydał ją w roku 1818, w dużym stopniu opierając się na filozofii innego wielkiego filozofa niemieckiego, Immanuela Kanta, który był chyba jednym z głównych filozofów okresu oświecenia oraz na bazie różnych głównych myśli filozofii indyjskiej. I umieścił w swoim dziele definicję uprzejmości. Zatem, kiedy tylko dotarłem do tego, mówię, muszę to zacytować Państwu. Popatrzcie na ekran w tej chwili i możecie znowu zobaczyć, co tam jest napisane. Schopenhauer pisze tak. Uprzejmość polega na milczącym porozumieniu co do ignorowania i nieczynienia sobie nawzajem zarzutu z moralnej i intelektualnej nędzy partnera. Dzięki temu ku obopólnej korzyści wychodzi ona nieco mniej na światło dzienne. Wow, co za zjadliwa wypowiedź. I to ma być definicja uprzejmości, żeby nędza intelektualna partnera nie wyszła na jaw, to w związku z tym my się dostosowujemy. Bardzo zjadliwa. Jestem nieco zdumiony, że ludzie w większości wiedzą, co to jest uprzejmość i wciąż nie stać ich na uprzejmość. A musi być ona istotna, skoro Pan Bóg w swoim słowie na kartach Pisma Świętego umieścił ją znowu w przedziale pojęć części owocu Ducha Świętego. Zatem, no cóż, nie martwcie się Państwo, sami nie wyprodukujecie uprzejmości. Nawet kanwy ogólnie przyjęte w społeczeństwie nie pomogą nic w tej sprawie. To Duch Święty może wywołać jedynie jej obecność. Posłużę się jeszcze jedną wypowiedzią, jaką znalazłem także w jakiejś publikacji. Ktoś napisał coś takiego. Uprzejmość to życzliwy stosunek do innych ludzi, grzeczność i kultura osobista.
Być uprzejmym oznacza umieć zachować się w towarzystwie, być wrażliwym na drugiego człowieka i traktować go po przyjacielsku. Też ładne, prawda? To jest właśnie to. Ale chciałbym się z Państwem podzielić czymś, co także skojarzyłem z uprzejmością. Mam w ręku teraz książeczkę, którą właśnie w dniu przyjazdu do Polski dostałem i zacząłem czytać, przeczytałem i znalazłem tutaj fantastyczną rzecz, która ubawiła mnie bardzo mocno. Mówi też o uprzejmości. Posłuchajcie Państwo. Autorem tej książki jest Frank Hazel, który jest wybitnym teologiem i znanym pisarzem, profesorem Uniwersytetu w Stanach Zjednoczonych. Ma syna o imieniu Daniel. Daniel zatem miał wielu przyjaciół i kiedyś został zaangażowany do poznania swoich rówieśników przez matkę jednego z dzieci. Przeczytam ten fragment. Pewnego dnia matka, która mówiła biegle kilkoma językami, przedstawiła swoje dziecko małemu Danielowi, a potem zapytała go: Daniel, parlez-vous français? Daniel pokręcił głową. O, forse parli italiano, odezwała się. Daniel znowu pokręcił głową. Do you speak English? I tym razem Daniel pokręcił głową. Wreszcie, starając się zbudować most porozumienia, zapytała go po niemiecku w jego rodzinnym języku. Sprichst du Deutsch? Nein, odpowiedział. Kobieta wyglądała na zakłopotaną. No dobrze, więc w jakim języku mówisz? Zapytała. Ja mówię po przyjacielsku, odpowiedział Daniel. Prawda, że piękne. Moglibyśmy też się tego nauczyć i to jest coś, co może zawsze zmieniać nasz stosunek. No dobrze, powiedziałem Państwu, jak internet, jak Wielki Słownik Języka Polskiego definiuje uprzejmość, w jaki sposób nawet widzimy uprzejmość u niektórych ludzi, ale co na to Pismo Święte? Pismo Święte jest najważniejsze na naszych spotkaniach i to stale staram się powiedzieć Wam zawsze. Jak zdefiniujemy uprzejmość? Aby zobaczyć, jak Pismo Święte określa uprzejmość, postarałem się sprawdzić, jak tłumacze oddali słowo uprzejmość. Dlatego, że ku mojemu zdziwieniu uprzejmość występuje bardzo rzadko, a jednak ono występuje w języku hebrajskim i greckim oczywiście. Oto, drodzy Państwo, macie słowo uprzejmość napisane po hebrajsku. Derech rek. Dla zdziwienia niektórych z Państwa, dlaczego wyróżniłem litery E, jak to się czyta? Dlatego, że język hebrajski nie ma w ogóle samogłosek. Tam są tylko spółgłoski. W związku z tym, jeżeli potraficie powiedzieć, no jakoś tam wypowiedzieć to dobrze. Co to oznacza? Słowo derech rek oznacza dobre maniery, grzeczność i uprzejmość. Pokażę jeszcze więcej. Na bazie tego słowa powstały inne słowa, jak na przykład bederech klal, co oznacza zwykle, przeważnie, na ogół, czy derech drachim, to znaczy droga albo drogi. Nie w sensie przymiotnika określającego jakąś osobę, która jest dla mnie droga, ale w sensie drogi. Drogi, wzdłuż której zdążamy. Czy w końcu kicurej derech, droga na skróty. To ciekawe. Zwróciliście Państwo uwagę, jeżeli język hebrajski ma aż tak szerokie znaczenie tego samego słowa, szczególnie to derech, co oznacza uprzejmość, jaki problem mieli tłumacze, aby w kontekście tekstu biblijnego umieścić odpowiednie słowo? Jak wygląda to w Biblii? Popatrzcie teraz na ten slajd. Pierwsza Księga Kronik, 12 rozdział. Serce nieustraszone. Tak oddano słowo uprzejmość. Księga Estery, rozdział 9. Słowa pokoju i prawdy. Księga Psalmów, 11 psalm. Ludzie prawi, to uprzejmi. Księga Psalmów, 12 psalm. Ludzie wierni. Księga Psalmów, 92 psalm. Pan jest prawy, czyli uprzejmy. Co więcej, Księga Psalmów, 119 psalm. Nienaganność to uprzejmość. Księga Przysłów, 21 rozdział. Sprawiedliwość
jest tu oddana jako uprzejmość. Pieśń nad pieśniami, bycie bez skazy oznacza uprzejmość. Księga Izajasza, 38 rozdział, wiernie i szczerze oznacza uprzejmość. List do Tytusa, który Paweł napisał, niezawodna wierność. W końcu pierwszy list Piotra, czyste serce, i pierwszy list Piotra, 4 rozdział, miłość. Które z tych słów jest odpowiednie? Zwróćcie Państwo uwagę, że jeśli Duch Święty w ramach owocu owocuje uprzejmością, to które słowo to obejmuje? Każde, które jest pozytywne. Każde słowo, które prowadzi nas do życia, z którego z zadowoleniem ludzie będą opowiadali, zauważali to i podkreślali taką cechę. Zdumiewające, jak wiele określeń znajdujemy na kartach Słowa Bożego, wszystkie faktycznie wywodzą się z tego samego słowa uprzejmość. W związku z tym dało mi to trochę więcej pola do działania, prawda? Dlatego, że w tym momencie już wiedziałem, że o czym nie powiem, to będzie uprzejmość. No nie obawiajcie się. Będę mówił przede wszystkim o tym, co z uprzejmością się zawsze wiąże. I tak jak ostatnio rozważaliśmy nad cierpliwością, czy poprzednio nad modlitwą, tym razem starajmy się porozważać nad uprzejmością. Czym ona jest naprawdę? Czego Bóg oczekuje od każdego z nas? Oto Księga Psalmów i tam 39 psalm. Popatrzcie na te dwa teksty. Tym razem czytam je za przekładem Biblii Poznańskiej. A propos, Biblia Poznańska w moim odczuciu jest polskim tłumaczeniem chyba najlepszym, jeśli chodzi o język polski. Jest przepiękna polszczyzna w tej Biblii. Serce rozgorzało w mej piersi. Od myśli moich rozżarzył się ogień i mój język mój przemówił. Ukaż mi, Jahwe, kres mojego życia. I jaka jest miara moich dni, bym poznał moją znikomość. Niesamowite słowa. No dobrze, dobrze, ale gdzie tutaj jest ta uprzejmość? Powiecie, przecież tutaj nie było tego słowa. Nie obawiajcie się, właśnie tam było. I właśnie to, co jest niesamowite. Inny przekład zaczyna ten tekst od słów: gdy rozmyślałem, rozpaliło się serce moje, wtedy powiedziałem do Pana. Czy to nie piękne? To rozpalenie, czyli wejście na odpowiednią drogę, to właśnie czyni nas ludźmi uprzejmymi. Jakimi jesteśmy? Jeśli jest to owoc Ducha Świętego, czy rzeczywiście owocujemy w życiu pod Jego wpływem? To łączy się z pewną rzeczą, którą nazywam medytacją. Ja wiem, że medytacja kojarzy nam się zawsze z religiami hinduskimi, prawda? To oni są od medytowania. Jeśli tak myślicie, popełniacie błąd. Chrześcijaństwo jest także religią wschodu. I chrześcijaństwo jest religią, w której Bóg zaplanował czas na medytowanie. Ktoś być może pomyśli w tej chwili, no dobrze, ale nad czym mamy medytować? Mogę wam podpowiedzieć? Po pierwsze, medytujmy nad charakterem Bożym. O, na ten temat powstało mnóstwo poglądów, powstało bardzo wiele różnych przekonań, różnych dyskusji, jakim jest Bóg. Ale jeśli będziecie myśleć o Bogu jako Bogu miłości, jeśli będziecie myśleć i cały czas pamiętali o Bogu jako Bogu zatroskanym o nas, jako Bogu, który uczynił wszystko dla naszego dobra, wszystko, co tylko można uczynić, jako ten Bóg, który zdecydował się umrzeć za każdego z nas. Czy to nie jest uprzejmość? Medytujmy nad Bogiem, który istnieje. Pomyślmy o tym, jak Bóg działa w naszym życiu. Nie naszym ogólnie, wszystkich nas, którzy jesteśmy zgromadzeni. Pomyślcie o swoim życiu. W jaki sposób Bóg działał w waszym życiu, kiedy poczuliście Jego nadzwyczajną moc, nie wiedząc skąd to się wzięło, a jednak się wzięło. Nie wiedząc jak to się stało, a jednak się stało. Nie wiedząc dlaczego coś miało miejsce, a jednak miejsce miało. Pomyślcie nad tym, bo opatrznościowe działania Boże są niesamowite. Właśnie w tej chwili przypomniało mi się coś, czego nie planowałem dzisiaj nawet mówić. Pamiętam, nasz synek, najstarszy syn, był jeszcze maleńkim chłopcem.
Wtedy jeździliśmy w rodzinie dumni, mając mały Fiacik 126P. Załadowałem dzieci i moją mamę, pojechaliśmy razem do gdzieś do parku, w jakieś tam miejsce, nie pamiętam, i powróciliśmy z powrotem. Parkowałem samochód zawsze pod oknami mojego domu. Przypominam sobie, że kiedy już zamykałem samochód i kiedy jeszcze schyliłem się w środku do samochodu, aby nacisnąć na przycisk sąsiednich drzwi, bo nie dało się ich inaczej zamknąć, tak a propos, kiedy zrobiłem ten gest, w tym momencie usłyszałem nad głową mocne stuknięcie. Nie wiedziałem, co to jest, wyszedłem, rozejrzałem się wszędzie i wszystko w porządku. Aż wreszcie po drugiej stronie samochodu zauważyłem jedną rzecz. Samochód został uderzony przez taką kanciastą, trójkątną, zbrojoną szybę grubą, która wypadła z okienka dachowego i runęła prosto na nasz samochód. Problem tylko w tym, że przy samochodzie stał wciąż nasz synek, który jak zawsze musiał pogłaskać samochód, dotknąć jego ściany i mniej więcej na 10, może 15 centymetrów od jego główki szyba runęła, przecinając blachę dachu samochodu. Co by było, gdyby zmieniła tor biegu i uderzyła w głowę naszego synka? Nie żyłby, zginąłby na miejscu, niewątpliwie. Sytuacja była o tyle trudniejsza, że za chwilę otworzyło się okno na drugim piętrze, gdzie moja małżonka wyjrzała i powiedziała: Romeczku, czy coś się stało? Bo właśnie jak zamykałam okienko dachowe, żeby deszcz nie padał na strych, wypadła szyba. Każdy z nas wiedział, że Bóg posłał swojego anioła, który kierował biegiem tej szyby. To są opatrznościowe rozważania, ale jeśli pamiętamy o tym, wtedy mamy o czym medytować. Tak samo jak nad planem zbawienia. Pomyślcie, drodzy, ile czasu poświęciliście w swoim życiu, aby rozważać zbawienie, co to jest? Dlaczego potrzeba mi zbawienia? Od czego mam być zbawiony? Od grzechu? Ach, tam o grzechach mówić. Kto to mówi w XXIII wieku? XXI wieku, przepraszam, wyprzedziłem o 200 lat, ale to tak bywa czasami. W XXI wieku o zbawieniu, o grzechach, a jednak my już tutaj mówiliśmy o tym dość wiele. Może warto pomyśleć nad zbawieniem, na czym to polega? Dlaczego Bóg mówi, że zbawienie daje wam darmo, z łaski? O co chodzi w tym wszystkim, skoro cały świat chrześcijański naucza, że muszę się starać? Że jest taka waga u Pana Boga z dwoma szalami. Na jednej szali Bóg kładzie dobre uczynki, na drugiej szali złe i co przeważy, to decyduje o moim ratunku. W takim razie to ja jestem Zbawicielem, jeśli przeważą dobre uczynki, a nie Chrystus. Chyba że przyjmiemy Jego naukę. Tak piękną naukę, w której przez apostoła Jana powiedział, kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna, nie ma życia. A może pomedytować warto nad osobistym stosunkiem naszym do Boga. Jakie są moje relacje z Nim? Czy rozmawiam z Nim codziennie? Czy rozczytuję się w Jego słowie, w Jego liście miłosnym, który skierował do każdego z nas? Czy jest to ważne, czy nie? Jak to z nami jest dalej? W końcu może warto pomedytować nad naszą przyszłością. A jest ona świetlana według Pisma Świętego. Najpiękniejsza, najlepsza, najwspanialsza, najbardziej wymarzona i fantastyczna. Jak to z nami jest, drodzy? Czy jesteśmy właśnie takimi ludźmi? Pomyślmy o tym. Po drugie, chcę wam powiedzieć, że warto pomyśleć nad korzyściami z takiej medytacji. O tak, my jesteśmy ludźmi, którzy zawsze mówią, a co z tego będę miał, prawda? Tak, tak, to nie tylko zawsze, jak mówimy, że to Żydzi tak pytali. Wy myślicie inaczej? Nieprawda, nie wierzę. Wszyscy myślimy, jeśli coś mamy mieć, a co mi z tego będzie? Zatem po pierwsze, nabywamy mocy duchowej. Zapytacie, co to jest moc duchowa w naszym życiu? Jest to moc do zwyciężania w każdej sprawie. Jest to moc do działania na rzecz naszego Boga. Jest to moc do kochania innych, nawet wrogów. To jest ważna moc. Korzyścią na pewno będzie to, że zaczynamy zdobywać duchową przyjemność
Ta duchowa przyjemność polega na tym, że kiedy otwieramy tę księgę, ona zaczyna do nas przemawiać i ma to ogromną wartość. Że nagle zauważamy nie tylko zdolności, ale pragnienie, aby coś zmienić, przestawić, uczynić zupełnie innym w życiu. I w końcu korzyścią jest to, że możemy mówić o realizacji marzeń i nadziei religijnych. To niezwykle ważne. Tak, to jest coś, co możemy praktykować stale. Jak można realizować coś, czego nie mam? Jeżeli nie będziecie marzyć w sprawach religijnych, nie ma co realizować. Jeżeli nie będziecie tęsknić za tymi sprawami, nie ma co się starać o jakąkolwiek zmianę. To jest niezwykle ważne. A propos najlepszych skutków medytacji, skoro już o medytacji mówimy, to powiem o tym, że po pierwsze, zostajemy lepiej przygotowani do działania w zakresie naszych obowiązków i wymagań. Tak, medytacja pomaga nam w tym. Jeśli zaczynamy zastanawiać się nad tym, to wtedy zupełnie inaczej podchodzimy do życia, do wielu spraw. Po drugie, stajemy się bardziej uprzejmi, bardziej delikatni, bardziej cierpliwi. No więc mamy znowu tą uprzejmość, o której dzisiaj mówimy. Ale jest jeszcze jedno coś, co zapisałem. Dzięki rozmyślaniom, dzięki medytacji dochodzimy do bardziej poprawnego sposobu widzenia siebie. Tak wtedy stajemy się takimi. I teraz, no właśnie, moi drodzy, czas na to, abyście wzięli do rąk Biblię. Znowu macie trochę gimnastyki, wybaczcie, kolega powiedział, że musicie unieść rękę, że chcecie Biblię do rąk. W związku z tym już drugi kolega wam ją wręcza. Bardzo proszę, weźcie Biblię, mamy ich pod dostatkiem. Wczoraj nawet zauważyłem, że szereg Biblii jeszcze tu zostało, a już za moment wszyscy otrzymają. Moi drodzy, i chciałbym, abyście otworzyli wasze Biblię tym razem na stronie 484. Strona 484. Ta strona zaprowadzi was w tej chwili do Księgi Psalmów, do Psalmu pierwszego. Coś niesamowitego, co tam znajduje. Chciałbym zwrócić waszą uwagę tylko na dwa pierwsze teksty tego psalmu. A propos Księgi Psalmów, muszę wam powiedzieć, że kocham tę księgę. Tym bardziej ją kocham, że przez długi czas jej bardzo nie lubiłem. I nie wiem dlaczego. Ach, mówiłem, te psalmy to tylko taka poezja do czytania. Ale teraz kocham tą księgę, bo mówi w każdym psalmie coś niesamowitego. Wczoraj zacytowałem wam tylko fragmencik 46 psalmu, a dzisiaj psalm pierwszy. Macie otwarte? Strona, jeszcze raz przypomnę, 484. I tam po lewej stronie macie psalm pierwszy. Tym razem psalmy jako poezja drukowane są w całym wierszu długim, szerokim, na całą stronę, nie w kolumnach, tak jak to na innych miejscach. Szczęśliwy mąż, jak czytamy w tym psalmie, szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych i nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, ale ma upodobanie w prawie Pana i o Jego prawie rozmyśla we dnie i w nocy. Przepraszam. Chciałbym Państwu powiedzieć, jakie znaczenie ma to wszystko. W pierwszym wersecie podoba mi się bardzo owo stopniowanie. Zwróćcie uwagę, że szczęśliwy albo błogosławiony jest człowiek, który ani nie idzie, ani nie stoi, ani nie zasiada. To stopniowanie ma swoje znaczenie. Pierwsze, najczęściej idziemy za radą ludzi bezbożnych. Coś tam mówią, do czegoś zachęcają, więc wędrujemy za nimi. I wtedy jak wędrujemy, no to musimy przystanąć troszkę, żeby porozmawiać, więc w pewnym momencie nagle stoimy na drodze grzeszników i nie zasiadamy w gronie szyderców, jeżeli jesteśmy szczęśliwymi. To znaczy, bo najczęściej właśnie wtedy siądziemy, bo jak długo można stać, prawda, i chodzić. W związku z tym siadamy i mamy już wszystko przegrane. Autor tego psalmu mówi o tym, że taki człowiek jest szczęśliwy. Ale dlaczego? Bo ma upodobanie w prawie Pana i o jego prawie rozmyśla we dnie i w nocy. Czy wiecie, że Żydzi, którzy w końcu to ich święta księga, Stary Testament, wyliczyli, że znajduje się w Starym Testamencie aż 613 przepisów prawnych.
No i rozmyślajcie dniem i nocą nad 613 przepisów macie i macie rozmyślać nad nimi? Ja się na to nie piszę. Jakbym się pisał, to byłbym pewnie prawnikiem, ale to wcale mnie nie ciąga. Jak mamy rozmyślać o tym? Dlaczego? Gdzie tu przyjemność, aby rozmyślać? Wiecie, kiedy rozmawiam na temat prawa Bożego w Piśmie Świętym, to ludzie mi najczęściej mówią, a pastorze, ja zachowuję wszystkich przykazań. Ja pilnuję tego. Nie kradnę, nie cudzołożę, nie zabijam. No to jestem posłuszny wszystkim. Ja mówię, no to co są trzy, a gdzie siedem? A tam siedem, no to nie takie ważne. No to ksiądz, pastorze, to ksiądz odpowiada za to. To ja już się tym nie martwię. Jak to jest z tym? Chciałbym podzielić się z wami teraz Bożym sposobem na uprzejmość. I chcę wam powiedzieć troszkę o dekalogu. O tym jednym prawie 10 przepisów, które jest niesamowite. Spróbujcie teraz zatem, moi drodzy, sięgnąć znowu do Biblii i otwórzcie ją na stronie 74. Musimy się cofnąć się do tyłu, dlatego że dekalog, przykazania zapisane zostały na dwóch miejscach w Piśmie Świętym. W Księdze Wyjścia, albo inaczej w drugiej Księdze Mojżeszowej, gdzie tam znajdują się one w 20 rozdziale, oraz w Księdze Powtórzonego Prawa, czyli w 5 rozdziale Księgi 5 Mojżeszowej. My sięgniemy do drugiej Mojżeszowej, czyli do Księgi Wyjścia i do 20 rozdziału. Muszę wam powiedzieć, że przykazania dzielą się na dwie części, na dwie grupy. Jedna grupa reguluje nasze wertykalne kontakty z Bogiem, te pionowe, pomiędzy nami tutaj na ziemi i Bogiem w niebie. Druga część, 6 dalszych przykazań, a zatem trochę obszerniejsza część, chociaż faktycznie w słowach znacznie krótsza, jest częścią regulującą horyzontalne kontakty, czyli te poziome pomiędzy nami wszystkimi. Jeśli zadbamy o te pionowe, wtedy i te poziome nie będą żadnym dla nas problemem. 8 przykazań z 10 rozpoczyna się słowem nie. Jedno przykazanie z 10 rozpoczyna się słowem czci. I jedno przykazanie z 10 rozpoczyna się także słowem pamiętaj. To bardzo ciekawe. Warto w taki sposób popatrzeć na przykazania. A kiedy już wiemy, jakie są, spróbujemy zaglądać do nich teraz i pomyśleć o tym. Wyobraźcie sobie, że jesteście w tej chwili jedną z części narodu izraelskiego. Jest was aż 1,5 miliona ludzi. Stoicie przed górą Synaj, bo Pan Bóg tak polecił. Mojżesz zarysował nawet granice, jak daleko możecie dojść, nie wolno dalej. Zresztą nikt by i tak się nie odważył. Góra drży, dymi, pioruny biją gdzieś tam z góry, wszystko jest przerażające, a oni odświętnie ubrani, poszcząc, stoją i oczekują na jakieś słowa. Ten kataklistyczny obraz nagle zmienia się. Wszystko się uciszyło i słyszą głos. Głos Boga, który przemawia do całego narodu. Co Bóg mówi wtedy? Ja pozwolę sobie, moi drodzy, czytać to według przekładu Biblii Tysiąclecia. Natomiast majcie otwarte, więc zwróćcie uwagę, że przykazania zaczynają się od 2 wersetu. Bóg przedstawia się. I mówi, ja jestem Pan Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. To jest to najważniejsze, co Bóg musiał zrobić. Jak słuchać jakiegoś Boga, skoro nie wiemy, że który to Bóg do nas mówi? Tyle tych Bogów jest. Ale Bóg mówi, to ja was wyprowadziłem z niewoli. Niewoli, która uciążyła wam bardzo przez wiele lat. I ja was wyprowadzam stamtąd po to, abyście byli wolnymi ludźmi. Pod jednym warunkiem, nie będziecie mieli cudzych bogów obok mnie. Jak byście zareagowali w tym momencie? Ależ, Panie Boże, ani mi to do głowy by nie przyszło. Ty mnie wyprowadziłeś. Pamiętam wciąż, jaki sposób cudowny wyprowadziłeś mnie z Egiptu. Pamiętam, jak Morze Czerwone rozstąpiło się, abyśmy suchą nogą mogli przejść na drugi brzeg. Pamiętamy wszystko, co zrobiłeś dla nas i Ty mówisz o innych bogach. Mowy nie ma. Wcale nas to nie ogranicza, to nas ubogaca, że Ty jesteś tym Bogiem.
pierwsze przykazanie za nami. Bóg mówi dalej. Oto przykazanie drugie. Nie będziesz czynił żadnej rzeczy, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan, Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy mnie nienawidzą. Okazuje zaś łaskę aż do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Zwróciliście uwagę, drodzy Państwo, że cytuję to za przekładem Biblii Tysiąclecia. Biblii, która ma imprymatur Kościoła katolickiego. Niewątpliwie Biblii dobrze przetłumaczonej. Być może nie znaliście takiej treści tego przykazania, ale ono mówi o tym, że nie mamy czynić sobie żadnych rzeczy, które staną się przedmiotem czci. Niesamowite. Właśnie stoję pod tą górą Synaj w tej chwili i wyobrażam sobie, że Bóg przemawia do mnie i chcę Panu Bogu powiedzieć, Panie Boże, no gdzieżbym czcił tak jak Egipcjanie, jakieś posągi, jakieś obrazy święte? Mowy nie ma. Ty jesteś jedynym Bogiem. Ciebie czczę i Tobie oddawać będę cześć przez całe życie. Tak brzmi drugie przykazanie. A trzecie przykazanie mówi tak bardzo pięknie o kolejnej ważnej sprawie. Nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy. Mam prawo wypowiadać Jego imię, jeśli mówię o Nim, jeśli przedstawiam Go innym ludziom, tak jak robimy to tutaj. Mam prawo mówić o Bogu z zachwytem, mówiąc o Jego zbawieniu i medytując nad zbawieniem. Mam prawo wracać do imienia Bożego, ale nigdy dla spraw czczych. Wiecie Państwo, co to znaczy? Żyjemy w czasach, w których ludzie, wypowiadając jakieś słowa, nieustannie wymieniają przekleństwo obrzydliwe i imię Boże. Przekleństwo i imię Boże. Kolega, z którym studiowałem razem historię na uniwersytecie, pamiętam dobrze, jak przeklinał. Nieustannie przeklinał. Pewnego razu powiedziałem, Jurek, ja tego nie zniosę więcej. Przestań przeklinać. Ja przeklinam? Skądże? Co ty opowiadasz? Nigdy. Ja mówię, zgoda, robimy umowę. Kiedy tylko zaczniesz przeklinać, ja cię zatrzymam w twoim mówieniu. Dobra, to zobaczysz, jak będzie. Ledwie zaczął mówić, już zaczął przeklinać. W związku z tym przerwałem mu. Powiedziałem, stop, przeklałeś. A, no tak się mi wyrwało. Dobrze, dobrze. Za chwileczkę znowu i znowu. I to zawsze było mieszane z imieniem Bożym. Bóg mówi, dla czczych spraw, dla niepotrzebnych rzeczy nie używaj imienia Bożego. Wyobrażacie sobie Państwo, że przychodzicie załatwiać ważne sprawy w swojej pracy i jesteście u dyrektora, który ma na nazwisko Kowalski. Panie Kowalski, przyszedłem do Pana, żeby Pan, Panie Kowalski, zechciał mnie wysłuchać, bo ja mam, Panie Kowalski, wielkie problemy życiowe i liczę na tą pracę, Panie Kowalski, że Pan mi teraz, Panie Kowalski, załatwi coś. Panie Kowalski, Pan musi zrozumieć, że ja jestem w potrzebie, a Pan ma szansę, żeby mi pomóc. W związku z tym, Panie Kowalski, uśmiechacie się już w tej chwili, bo oczywiście, jakżeż mogłoby nie być tak. Nigdy nie odezwiemy się do przełożonego w taki sposób. Z szacunku dla niego. A dla Pana Boga? Przykazanie czwarte, najdłuższe z wszystkich dziesięciu. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie Twe zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem ku czci Pana Boga Twego. Nie możesz przeto w tym dniu wykonywać żadnej pracy, ani Ty sam, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój niewolnik, ani Twoja niewolnica, ani Twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród Twych bram. W 6 dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze i wszystko, co jest w nich. W 7 zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu
i uznał go za święty. Ależ przykazanie. Przykazanie, które w najmniejszym stopniu nie ogranicza niczego. Uczy nas po prostu zaplanowania randki z Panem Bogiem. Wybaczcie tego rodzaju określenie. Ale ja tak zwykłem nazywać ten dzień, siódmy dzień, ten dzień, który jest randkowaniem z samym Bogiem, który po prostu chce mi powiedzieć znowu, że mnie kocha, że wszystko, co otacza mnie i co mnie zachwyca, jest Jego dziełem, Jego stworzeniem. To jest ten sam Bóg, który nigdy mnie nie ogranicza, daje mi pełną wolność, ale mówi, masz też ofertę, skorzystaj z niej, spotkajmy się, zobaczysz, jak to działa. Najdłuższe przykazanie, bo mówi o wszystkim, o tym, dlaczego to mamy robić, jak to robić i o co w tym wszystkim chodzi. A potem zaczyna się owa horyzontalna część dekalogu. Przykazanie piąte. Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg twój dał tobie. Tak, moi drodzy, Bóg troszczy się o naszą rodzinę. Zdecydowanie potworne ograniczenie naszej wolności, prawda? A może właśnie troska o tę wolność i o jej dobro. Przykazanie szóste. Nie będziesz zabijał. Faktycznie, dokładnie tłumacząc hebrajskie przykazania, należałoby powiedzieć nie morduj, bo tak to faktycznie brzmi. Nie mamy czasu, aby poświęcać temu wiele minut teraz, ale powiem wam tylko jedną ważną rzecz. To jest Boża troska o uprzejmość w naszym życiu. To jest Jego troska o to, jak będziemy żyli i jak się zachowywali, o ile łatwiej będzie, patrząc na to w taki sposób. Przykazanie siódme. Nie będziesz cudzołożył. Bóg troszczy się o wierność małżeńską. Przykazanie ósme. Nie będziesz kradł. Jakoś dziwnie się utarło, że ludzie mówią siódme, nie kradnij, ale nie ma czegoś takiego. To jest ósme, które mówi o tym, że nie powinniśmy kraść. Przykazanie dziewiąte. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek. Inaczej mówiąc, nie będziesz świadczył na niekorzyść kogoś, kogo powinieneś kochać. Boża troska. Boża niesamowita pomoc. I w końcu przykazanie dziesiąte. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Macie cały komplet Bożych rad dla bycia uprzejmymi. Pewnie zgodzicie się ze mną, że jeśli będziemy posłuszni przykazaniom, to wszystkie te rzeczy ułożą się w wyniku łączności z Bogiem. Tylko kontakt z Nim może uzdolnić nas do posłuszeństwa tym przykazaniom. Tylko kontakt z Nim może zmieniać wszystko w naszym życiu. Relacje miłości z Bogiem sprawiają, że nawet dzisiaj poruszana uprzejmość staje się naszym naturalnym udziałem. To po prostu wypływa z nas, bo Pan Bóg zdecydował, aby Jego przykazania zostały zapisane na naszych sercach. Wielokrotnie w Starym Testamencie, ale także i w Nowym znajduje się to, że mój zakon, bo słowo zakon często tłumaczone jest jako prawo, jako przykazanie, ten mój zakon wpisze w wasze serca. A jak są w sercach, to znaczy, że są w praktyce naszego codziennego życia. Jest taki ciekawy przykład uprzejmości, jaki znalazłem na kartach Pisma Świętego. Uprzejmości Faraona względem narodu izraelskiego. Powiecie, chyba pomyliłem się. Nie, nie, nie pomyliłem się ani trochę. Faraon, który żył wtedy za czasów Józefa w Egipcie. Ten faraon, który wywyższył Józefa i postawił go jako pierwszą osobę po samym faraonie. Dowiedział się, że Józef ma szansę sprowadzenia do Egiptu rodziny, ojca Jakuba oraz wszystkich braci. Wiecie, co powiedział faraon?
Interesujące jest to, że w Księdze Rodzaju, czyli w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 45 rozdziale jest taki jeden tekst, który często czytamy i nie zwracamy na niego uwagi. Brzmi tak: nie żałujcie pozostawionych sprzętów, gdyż to, co najlepsze w całej ziemi egipskiej, będzie wasze. To są słowa Faraona. Zostawcie wszystko, co macie tam. Tu otrzymacie wszystko, co najlepsze. Faktycznie prawdą jest to, że Jakub nie posłuchał tej propozycji, tej rady. Nie posłuchał dlatego, że zdecydował, że zabierze wszystko. I Biblia mówi, że zabrali wszystkie rzeczy, które posiadali. Ale my, jeśli zostawimy te wszystkie nasze niepotrzebne sprzęty, nasz Bóg oferuje nam wszystko. A w tym wszystkim mieści się pojęcie owoc Ducha Świętego. A w pojęciu owoc Ducha Świętego znajduje się także to piękne pojęcie uprzejmości. Być może jesteście trochę zaskoczeni, że mówiąc o uprzejmości, zdecydowałem się zacytować wam dekalog. A może warto? Skoro to Boża koncepcja, a nie nasza, aby z niego skorzystać. No dobrze, drodzy Państwo, czas na to, abyśmy w tej chwili wyrazili wszyscy to, co czujemy. Nie macie szans na uprzejmość, jeśli Duch Święty nie zamieszka w waszych sercach i nie spowoduje tej uprzejmości. Nie macie szans na żadną wygraną, jeśli nie będziecie utrzymywali wertykalnych relacji z waszym Bogiem. Nie macie szans na sukces w swoim życiu, jeśli nie posłuchacie Boga, który podpowiada wam, jak do Niego dojść. Ale wy już należycie do Jezusa, prawda? To wczoraj nauczyliśmy się pieśni i śpiewaliście ją. I od dzisiaj już nie pozwolę wam wychodzić bez pieśni. W związku z tym musimy do tej pieśni wczorajszej wrócić. Abyście zaśpiewali znowu, że należycie do Jezusa. Abyście zaśpiewali znowu to, co jest tak piękne, tak ważne. A ja wędruję już tutaj do instrumentów, żeby wam troszkę poprzeszkadzać. Także na instrumencie, abyście mogli przypomnieć sobie melodię i śpiewać. Jeszcze poproszę mojego przyjaciela, żeby... O, już jest dobrze. Śpiewajmy. Mój Jezus mnie na wieki miłuje. Tam, gdzie On jest, tam zło nie króluje. Oddał swe życie, by zbawić mnie. Tak już należy do Jezusa. Należy do Jezusa. Na Jezus moje imię. Tak już nie zawsze I'm
zauważyłem jedną rzecz. Dzisiaj śpiewaliście to z większym przekonaniem niż wczoraj. Ciekawe, co będzie za tydzień. Moi drodzy Państwo, chciałbym, abyśmy zakończyli jak zawsze modlitwą. Chciejmy skłonić nasze głowy. Ukochany Boże nasz i Panie, przychodzimy do Ciebie znowu, aby oddać Tobie pokłon za Twoją mądrość, za to, Panie, że nigdy o nas nie zapominasz, ale wychodzisz nam naprzeciw, aby ująć nas za rękę, gdzieś wydźwignąć z dołu, w który wpadliśmy w naszym życiu i postawić znowu na nogach z pełną wdzięcznością do Ciebie, że jesteś najcudowniejszym nauczycielem. Boże, dziękuję Tobie za to, że kiedy mówimy o owocu Ducha Świętego i kiedy poruszyliśmy już tyle różnych zagadnień, dzisiaj uprzejmość mogliśmy połączyć z tym, że był taki czas, kiedy napisałeś własnym palcem przykazania, które włożyłeś potem w nasze serca. Bo chociaż kiedyś Twój palec pisał na kamieniu, co jest cudownym symbolem, że są one nieprzemijające i niezmienne, dzisiaj piszesz je na naszych sercach i dajesz siły, byśmy z pełną radością, miłością, pokojem, cierpliwością umieli uprzejmie żyć, będąc pełni miłości do bliźnich, dzięki miłości, którą nas ukochałeś. Proszę Cię, Boże, abyś błogosławił nam wszystkim, jak jesteśmy tutaj. I ufam, że wysłuchasz, pobłogosławisz i będziesz nas prowadził także przez te kilka dni, które są przed nami, jako dni wolne od naszych obowiązków. Przychodzenia tutaj, radości opowiadania o Tobie. Bądź z nami wszystkimi i pozwól w piątek znowu spotkać się na tym miejscu. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa, naszego drogiego Zbawcę, proszę, wysłuchaj i bądź z nami stale. Amen. Drodzy Państwo, jest jeszcze jedna rzecz, którą powinienem pokazać, a to jest tytuł następnego spotkania. W piątek będę chciał mówić o czekaniu z dobrocią. Trochę to dziwnie brzmi, pewnie zgodzicie się. Jak to czekać z dobrocią? Inaczej powiem, czekać będąc dobrym. To też trudne zadanie, bo chyba nawet w jednym z wykładów wspomniałem wam, że jest tylko jedna osoba w Nowym Testamencie, oprócz Jezusa Chrystusa, która została nazwana, że był to człowiek dobry. Jest to Barnaba. Dobry, bo służył. Dobry, bo był wrażliwy na potrzeby innych ludzi. Czy my mamy być też takimi dobrymi? Musicie przyjść w piątek, jeśli chcecie się dowiedzieć. Zapraszam Was bardzo serdecznie i ufam, że zobaczymy się wszyscy. Żegnam też równocześnie wszystkich naszych drogich internautów, których nie widzę, ale wiem, że są. Wiem, że słuchają i życzę im wiele Bożego błogosławieństwa. Niech Pan Bóg będzie z Wami wszystkimi.